wystąpieniu poświęconym estetyce i przeszłościowemu charakterowi sztuki u Hegla nastąpiła dyskusja całkiem długa, która niestety nie została zarejestrowana. Ja tego bardzo żałuję, ponieważ dyskusja ta była świadectwem takiego, można powiedzieć, charakterystycznego i symptomatycznego sposobu prowadzenia dyskusji o filozofii Hegla. Zauważyłam, że kiedy rozmawia się o Heglu, rzadziej stawia się pytania natury takiej pogłębiającej, wyjaśniającej. W gruncie rzeczy jakby Hegel i filozofia Hegla mało kogo interesuje. Nie ma takich pytań charakteryzujących się taką pewną dociekliwością, tak? Ciekawością, przecież z tego wypływa w ogóle filozofia i namysł, że namysł filozoficzny, jak pisał Arystoteles, że jesteśmy ciekawi pewnych kwestii. Już Hegla i filozofii Hegla jakoś nikt nie jest ciekawy. On jest od razu ustawiony jako przeciwnik, on jest od razu ustawiony jako filozof, którego należy krytykować. I właśnie tak było w czasie tej dyskusji. I ja wiem, dlaczego tak jest. Otóż panuje takie przekonanie, że nie można uprawiać współcześnej filozofii w formie takiej, jaką zaproponował Hegel. Tak? Co proponuje się w takim razie w zamian? W zamian proponuje się dystansowanie się do filozofii Hegla. I rzeczywiście tak jest, że projekty poheglowskie, filozofów działających po Heglu, nie wiem, weźmy Schopenhauera, Nietzschego, Marksa, Heideggera, szkołę frankfurcką, nie wiem, postmodernizm czy filozofię analityczną, są to wszystko projekty, które w jakimś sensie organizują się negatywnie w stosunku do Hegla, tak? Ja bym powiedziała, że to jest ok, jeśli oczywiście temu negatywnemu rysowi w stosunku do, czy też zaprzeczeniu heglizmu towarzyszy jakiś pozytywny projekt filozoficzny, proszę bardzo, można sobie to tak wyobrażać. Natomiast jeśli dyskusja o Heglu przybiera postać nieporozumień, czy też można powiedzieć wypływa z niezrozumienia filozofii Hegla, jest, można powiedzieć, kontynuacją jakichś stereotypów, tak? I jakichś po prostu uprzedzeń i stawia się jakieś pseudo-zarzuty, to ja występuję przeciwko takiej debacie i takiej dyskusji i występuję przeciwko temu, że zanim się coś zrozumie, zanim się coś przyswoi, jakiś filozof jest ustawiony właśnie w pozycji, a priori w pozycji kogoś, kogo należy krytykować, że nie ma w jakiś tu wysiłku podjętego w kierunku poznania w ogóle, co Hegel mówił swoim trudnym językiem o pewnych kwestiach. I ja właśnie chciałam na bazie tej dyskusji podjąć się jakiejś takiej, podjąć pewne wątki, które tam się pojawiły. Nie chciałam, żeby osoby, które brały udział w tej dyskusji, jakoś personalnie to traktowały. Ja głos zabrali sami panowie, nikt się nie przedstawił, więc ja nie wiem w ogóle z kim rozmawiałam, nie znam tych osób i w ogóle pragnę podkreślić, że w nauce w ogóle nie chodzi o jakieś personalne rozgrywki, załatwianie swoich jakichś prywatnych spraw, animozji, że ktoś kogoś uraził, ktoś coś kogoś zapytał, w ogóle ja nie, mnie to nie interesuje. Mnie interesuje Hegel, dociekanie istoty sprawy i te pytania po prostu zostały też we mnie, tak? One są dla mnie, można powiedzieć, pretekstem do jakiegoś szerszego wywodu. Sama się zastanawiałam właśnie nad tymi pytaniami, a o tym właśnie odejściu od egoizmu na terenie filozofii myślę, że najpiękniej mówi dzieło Platona, Uczta, a można powiedzieć, no może nie najpiękniej, ale chyba najgłębiej i najbardziej wszechstronnie, właśnie fenomenologia ducha Hegla. Ja nie będę się zajmowała w czasie tej mojej wypowiedzi wszystkimi tam tematami, które zostały w czasie tej dyskusji poddane pod rozwagę. Chyba się dyskusja zaczęła w ogóle takiej
takiego pytania do mnie, czy ja jednak wiem, co to jest Brillo Box. Pan chciał mnie pan sprawdzić, zdaje się, więc ja wiedziałam, że to są takie drewniane pudła w gruncie rzeczy, prawda? Też pomijam takie pytania czy zarzuty o charakterze, no co tu dużo mówić, czepialskim. Uważam, że do pewnego stopnia powinno się właśnie zwalczać tego typu właśnie wypowiedzi. Często one, czy można je spotkać na różnych konferencjach, na ogromach doktoratów, że komuś się coś skojarzyło i on o tym mówi, prawda? Żeby zaznaczyć swoją obecność na sali, bo mu się coś skojarzyło. Więc jednemu panu się skojarzyło, że ja mówię o estetyce, w związku z tym, dlaczego ja nie wspominam w czasie mojego wykładu o Marii Gołaszewskiej. Więc pominę to może milczeniem. Potem miał kilka było tych skojarzeń jego, tych pamiętam, że mówił też o Marku Siemku, bo to jest już lepsze skojarzenie, bo filozofia Hegla. Więc ja znam, wydaje mi się, większość, jeśli nie wszystkie teksty znakomitego profesora Marka Siemka. Ale on się wprost estetyką nie zajmował, co nie oznacza, że nie pisał jakoś tam o estetyce. Oczywiście, że pisał. Niemniej jednak moje wystąpienie nie było poświęcone interpretacji estetyki w twórczości Marka Siemka. I jeszcze tam była uwaga o literackości języka heglowskiego, który jakby ta literackość ma determinować sposób myślenia Hegla. Można powiedzieć, no coś w tym jest, to była tam dosyć ciekawa w sumie uwaga, ponieważ zdałam sobie sprawę, że Hegel podnosi do wysokiej jakby, no za najwyższą formę sztuki, rodzaj sztuki uważa poezję. Co ciekawe, tak również uważa Kant, a właśnie ponieważ poezja operuje językiem, jest rzeczywiście bliska filozofii. Czyli można powiedzieć, że ta, jak rozumiem tą uwagę, ta interpretacja heglowska estetyki jest, można powiedzieć, pod dyktando filozofii, czyli tej jakiej rozumiem, literackości. Niemniej jednak ja tutaj nie podejmuje się rozwijania tego wątku. No są, można powiedzieć, różne języki. Jest język filozoficzny, to nie jest jedyny. Są języki niedyskursywne, jest poezja dadaistyczna, prawda? Więc zostawiam też ten wątek. To, co mnie zainteresowało i o czym chciałam szerzej powiedzieć, to było pytanie, które jakoś mi nie można powiedzieć, tak właśnie przeniknęło moją świadomość na wylot. To było pytanie, zarzut w stosunku do Hegla, że Hegel nie zna się na sztuce, a głębszym uzasadnieniem, czyli że jest niekompetentnym estetykiem, a głębsze uzasadnienie tego polegało na powiedzeniu, że w takiej masie jak Winkelmann nie oglądał dzieł sztuki, więc ta część mojej wypowiedzi, która dotyczy tego zagadnienia, ja nazwałam to, czy Hegel znał się na sztuce. Druga rzecz, która mi dała do myślenia, to była uwaga dotycząca luteranizmu. Mianowicie jeden pan właśnie powiedział, że Hegel jest luteranem, co jak rozumiem miało oznaczać, że estetyka heglowska nie jest estetyką obiektywną. Takiego analiza dzieł sztuki nie jest refleksją obiektywną, nie jest refleksją uniwersalną, ponadczasową, a właśnie znamionuje ją pewna tendencyjność, pewna lokalność, tak? Może nawet pewna ideologiczność, tego nie wiemy, ponieważ pan, który poddał tą uwagę mnie, to jakby nie rozwinął tej kwestii, prawda? Tylko znacząco spojrzał, jakby można powiedzieć, kwestia luteranizmu Hegla była czymś oczywistym i nie trzeba tego dalej tłumaczyć. Ja uważam, że właśnie bez dopowiedzenia, co to oznacza, to jest to teza pusta właściwie, nie pozbawiona znaczenia, wprowadzająca tylko troszkę jakiejś takiej emocji, prawda? Nie wiadomo, w którym kierunku tą emocję pokierować ją. I jeszcze tylko taka uwaga o charakterze też formalnym, że ja debiutuję w roli kamerzysty. Pierwszy raz nagrywam cokolwiek w ogóle w swoim życiu i chyba zrobiłam to niezbyt profesjonalnie, ponieważ na jednym z części mojej wypowiedzi pokazuję książkę, pokazuję podobiznę Hegla i robię to dosyć nieudolnie. Mnie się po prostu wydawało, że
że kamera jakby pokazuje tutaj górę. Ja tak jakoś podnoszę tak dosyć sztucznie do góry tą książkę, zasłaniam siebie, a można było to swobodnie zaprezentować, tak po prostu normalnie to pokazać. Kamera nie duża, to wszystko zależy od tego, jak się ustawi kamera, ale ja jakoś nie umiałam tego odczytać. Potem jak to nagrałam, więc nie wiedziałam w ogóle, jak to za bardzo wygląda. Teraz już troszkę lepiej to umiem zrobić. A druga uwaga jest taka, że nie mogłam nagrać tych wypowiedzi w takiej jednej całości, ponieważ no, zajmuję się, mam okres zresztą świąt, jest zima za oknem, zajmowałam się moimi dziećmi, no i one domagały się cały czas jakichś przerw, mama pracuje, teraz siedzą, zdaje się, Gwiezdne Wojny, więc czekają, aż ja skończę, więc są takie pourywane są być może te moje wypowiedzi, może to nie będzie bardzo przeszkadzało, takie moje małe usprawiedliwienie. I jeszcze jedna kwestia, mianowicie ja tam zestawiam tego Hegla często z Kantem. Nie chciałabym, żeby ktoś odniósł takie wrażenie, że ja nie lubię Kanta. W ogóle kwestia lubienia, nielubienia to nie jest w ogóle przestrzeń filozoficzna. Filozofia nie jest sprawą lubienia bądź nielubienia. Filozofów, jeśli ktoś para się filozofią, zajmuje się filozofią, traktuje to poważnie, to nie może powiedzieć, że kogoś nie lubi, go nie zna, albo nie lubi go i po prostu sobie go jakoś właśnie tendencyjnie interpretuje, bo go nie lubi, prawda? Bo coś go uraziło osobiście, personalnie, nie o to chodzi. Więc ja, można powiedzieć, filozofia to nie jest plac zabaw dla dzieci, gdzie się kogoś lubi i nie lubi, się kogoś popycha, prawda, i się ma z tego jakąś frajdę. Więc absolutnie, to wprowadzenie tego Kanta, jeżeli ja go tam troszkę tak właśnie krytykuję, właśnie po to, żeby pokazać, że Kant zasługuje również na pewne krytyczne uwagi, ale się mu ich nie stawia, bo Kant ma zupełnie inną współcześnie pozycję niż Hegel. To jest po prostu pupilek wszystkich, prawda? Właśnie Hegel wyrzuca tą sztukę na trzecie miejsce, estetyka jest na trzecim miejscu, a u Kanta, prawda, krytyka władzy sądzenia, ukoronowanie, zamknięcie, domknięcie, wspaniałe dzieło, prawda, wszyscy zachwyceni. Każdy, kto ma takie podejście bardziej metafizyczne, spekulatywne, nazwijmy go, to znajduje ukontentowanie w czytaniu Kanta, niewątpliwie może sobie czytać, prawda, krytykę praktycznego rozumu i jest zachwycony, prawda, ale ta osoba, która ma takie nastawienie bardziej analityczne, takie zdystansowane do metafizyki, to podobają się jej właśnie wnioski z krytyki czystego rozumu. Można powiedzieć, że Kant jest filozofem, który zadowala wszystkich i żyje współcześnie, ma zupełnie inną współczesność, jest bardziej kompatybilny, można powiedzieć, ze świadomością takiego współczesnego intelektualisty niż spekulacja i taka właśnie spekulatywna filozofia heglowska, więc jego wszyscy lubią, więc ja specjalnie właśnie pokazuję, że Kant zasługuje na pewne zarzuty, które stawia się Hegelowi, ale jednak się mu ich nie stawia, bo to jest Kant, a Hegel służy jako a priori, jako ten, wobec którego się dystansujemy, którego właśnie współcześnie nie lubimy, nie uprawiamy filozofii w takiej formie, w jakiej on filozofię uprawiał. I już kończąc, chcę jeszcze tylko powiedzieć, że wydaje mi się, że współcześnie no, łatwo jest być krytykiem Hegla, wszyscy to robią, łatwo jest być krytykiem Hegla, a trudno okazać mu sympatię, więc ja tylko zachęcałabym właśnie do okazania pewnej sympatii Hegelowi. Bez okazania pewnej sympatii komukolwiek nie jest możliwe chyba w ogóle przyswojenie sobie danej myśli. Znaczy musimy mieć jakąś ciepłą myśl dla kogoś i jakiś w miarę otwarty stosunek do kogoś, żeby naprawdę poświęcić swój czas i czytać dzieła i zastanawiać się nad ich sensem. Więc do tego bym zachęcała. Zachęcałabym do właśnie debaty pogłębionej, ugruntowanej i ona przynosi ciekawe rezultaty i Hegel może być współcześnie również kimś takim, kto zapładnia nasze umysły i naprawdę inspiruje, co nie oznacza, że nie należy go krytykować. Należy go krytykować, jak zresztą wszystkich filozofów, ale niech to będzie uzasadnione, rzetelne i poprzedzone właśnie jakimś głębszym zrozumieniem jego filozofii.